żono, nie wiem jak ty, ale ja zasłużyłem się ciężką pracą na zimne piwo. Oj, trochę nogą pomachał i od razu zasłużył. Tak, czasami czym innym macham i też zasługuje. My idziemy zwiedzić nowy nabytek Wilczkowych. Uwaga! My jeszcze musimy coś zjeść. Co tutaj mamy? Dużo mniejszy niż nasz. Kuchnia, a łazienka tu pewnie. Tu jest łazienka. A to jest szafa na kurtki i inne. My tam śpimy na górze, rodzice rozkładają. A gdzie śpi Max? No, też stawiam stolik. Biorą fotelik naprzód, rozkładają łóżko. I mają łóżko wielkie. Tutaj jedna osoba, a tutaj dwie. Na no i super. Mama z Maxiem. Jak się podróżuje kamperem? Lepiej niż przyczepą? Tak. Idę wyrzucić śmieci, jesteście na głowie. Jedziemy hulajnogą. Zobaczymy. Potem zobaczę na kamerze, jak widać, jak słychać i czy bardzo was trzepie. Samemu to wiecie co? Nic przyjemnego. Wracamy. Powiem tak, przejechanie się tą drogą, hulajnogą, bardzo rzuca się na szczękę. Za mocno zaciskasz zęby? Nie, za bardzo trzepię, jest. Albo za słabo zaciskasz i lata ci szczęka. Śmieci wyrzucone, trochę mniej w asortymencie. Nasz obóz wygląda na dzisiejszą noc, tak? Nowy dzień. Gdzieś. O, proszę bardzo, demon. Jeden i drugi, widać po kim to ma. Jak minęła noc? Spokojnie, cicho, ciemno. Owieczki nas z rana obudziły, ale nie nagraliśmy tego. Albo barany. Albo barany, ale raczej stado owieczek i pewnie jakiś baran tam był. Zuzanko. Bardzo ciche miejsce, nic się tu nie dzieje. Na dobrą sprawę, tam dalej są kosze na śmieci, jest ujście wody pitnej i jest toaleta. Ta droga prowadzi tam w głąb tego kanionu. Podobno jest to miejsce archeologiczne, więc gdzieś tu pewnie coś kiedyś znaleźli. Są miejsca na ogniska, co jakiś czas strumyczek dla odważniejszych, bo strasznie zimne. I w nocy było naprawdę zimno, było 15 stopni, w kamperze mieliśmy 18, więc rzeźko. Pożegnaliśmy się z wilczkami. I jedziemy zlać kasetę. Nalewamy wody? Nie, mamy kurs zbiornika. Nie, woda. Także tylko kasetę wylejemy. Tutaj jest miejsce. I my już po serwisie. Jedziemy. A, jeszcze miałam wam pokazać współrzędne. Nie wiem, czy je złapę. Takie współrzędne tego miejsca. Macie tutaj punkt wody, podobno pitnej, natomiast nie wiem na ile wierzyć. My zawsze mamy wodę taką do mycia i do różnych rzeczy osobno niż wodę, z której gotujemy i pijemy, więc zawsze sobie tą drugą wodę na pewno możecie uzupełnić, czy do picia, nie jestem pewna. Stoimy na tym parkingu, ponieważ jest darmowy. Tam są jeszcze dwa płatne, 15 lei za godzinę.
albo za cały dzień, nie zwróciliśmy uwagi, ale 15 lei pisało kamper, busy, a powyżej jeszcze tam były inne kwoty, jakieś autobusy i tak dalej. Więc stanęliśmy sobie tutaj za darmo, trzeba przejść tam, gdzie widzicie parking, no nie wiem, z 300 metrów? Myślę, że tak, że z jakichś 300 metrów trzeba przejść i jesteśmy na miejscu, a zawsze 15 lei w kieszeni. Stoimy w kolejce już jakieś 15 minut. Naprawdę jest wielka, więc przyjeżdżajcie tutaj na południe. Coś chcesz dodać? Albo po południu. No, myślę, że o godzinie 14 pewnie byłoby tu mniej ludu. A wpuszczają do 16, ostatnie wejście, nie, do 18. O 18 jest ostatnie wejście, więc wybierzcie po południe, zdecydowanie. Już weszliśmy, zapłaciliśmy 160 lejów, czyli tak przeliczając na okrągło 160 zł. 30 dzieciaki, od drugiego roku życia się płaci. I po 50 my. Weszliśmy w głąb. Troszkę ciasno. Jest wyłożone drewnianą podłogą. Wszystko. Tak. 917 metrów i chyba ten tunel. Budowali go w 1871, ale nie jestem pewna. Tak będzie. Aha, bo to jest rzut z boku, a to jest z góry, że idziemy pierw w bok, by trafić do jedyneczki, dwójeczki, trójeczki, taka głębokość. Tak idziemy, 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 ale powiem wam, że zrobiło się luźniej, nie wiem, czy ludziom się po prostu nie chce na sam koniec, bo to jednak jest kilometr niemały, więc nie wiem, czy się ludziom nie chce iść. Jesteśmy tu sami. Idziemy do końca. Brudne strasznie, ale to jest dlatego, że to jest pomieszane z ziemią. Zobaczcie na sufit. Nie wiem, czy widać to na kamerze, czy nie widać. Kapie woda z tego wszystkiego. Tu widać trochę przeplatanie się ziemi i soli. O, piszą na ścianach palcem po wodzie. I tunel zmienił się w troszkę inny, dość przyjemny. Już nie jest tu mokro, tam napadało mi z tyłu za bluzkę, bo kapało z sufitu. Takie stare ceramiczne jeszcze korki, albo nie, to są separatory kabli chyba. Wiecie co? Końca nie widać. Już nam się chyba odechciało zwiedzania kopalni. Dzieci już biedne, wykończone. Dobra, zrobiliśmy sobie spacerek. Tak, zrobiliśmy sobie spacerek, bo okazało się, że ten korytarz kończy się tak naprawdę w jakiejś restauracji. To jest jedynka cała do samego końca. To teraz sobie tak jakby od tyłu zwiedziemy najwyżej i tyle. Szukamy piętnastki. To niewieliczka, żeby polizać. Zobaczcie, jaki brud z ziemią pomieszany. Echo! Echo! Mamy taki wagonik z bryłkami soli, a zobaczcie, najfajniejsze, co mnie najbardziej ciekawi, znajduje się tam wejście, normalnie schody i widać, że tam jest piętro, ale niestety nie można wejść. Zamknęli. Wszystko bardzo skorodowane, przerdzewiałe. Tu była wydzielona sól na powierzchni, tamtym kołem kręcili konie, a tam była Alina Góra. Ale wszystko wygląda, jakby miało zaraz spaść. Nie ma tej. No już nie ma. Są kanały w dół. Tu jest zejście na dół. Zobaczymy. Waga.
Oj, wrzucają pieniążki przez te drzwi. Pokażemy wam tak, bo na schodach nie będę miała kamery. Chyba, że trzeba się trzymać. Dobra, wezmę. Albo... Baterie jak? Good. Synku, schodź powolutku i łap się barierki, tak jak mama. Oka. Wow. O, nie upuść. Wysokość robi wrażenie. To się nazywa szczytowanie. No. Dobra. Idziemy dalej. Chyba tak. Zdecydowaliśmy się na windę ze względu na dzieciaki. Żeby po tych schodach nie szli, ale i trochę ze względu na nas. A tam dalej jest zejście schodami. No już przy windzie, zaraz jedziemy. O, mamo. No, powiem wam, że robi to wrażenie. Aha, tu są atrakcje, różne bilardy, nie bilardy, jakieś kule, łódki. No powiem ci, że chyba warto się taką łódką przepłynąć. No pięknie. Nie wolno tu puszczać dronów, ale gdyby było można, to widownia... naprawdę widowisko piękne. Zobaczcie, jeszcze została nawet część, tak jakby... urobku kopalni. I zaczynamy od, tam są kręgle. Teraz mini golf. Bilard. Rumuński młyn. Plac zabaw. Ping-pong. Wszystko w jednym miejscu. Nic, tylko się bawić. Mój przystojny małżonek. Wciąga w drugie może. Dobra, już możesz puścić. Nie widać teraz dużo was. Bardzo fajne miejsce, naprawdę robi wrażenie. Choć komercjalizm tego miejsca troszkę przeraża. Tym bardziej ten dół. No, przesadzili z lekka. To takie typowo miejsce dla rodziny, nawet na niedzielę na zabawę, prawda? Taki Luna Park podziemny. Zuza! Pierwsze wzmianki o kopalni pochodziły z 1271 roku. W 1840 roku rozpoczęła się rywalizacja gospodarcza z kopalniami. Kopalnia w Turdzie dysponowała przestarzałą infrastrukturą, co skutkowało niską wydajnością wydobywczą. Kopalnię zamknięto ostatecznie w 1932 roku. W trakcie II wojny światowej była użytkowana jako kryjówka. W latach 1950-1992 była dostępna dla zwiedzających, a w jej części magazynowano sery. Tamtą windą tutaj wjechaliśmy. A tam byliśmy, ale nie widzieliśmy tutaj w dół, tylko echo. A tu są drewniane jakieś zaślepki, właśnie po tym chodzi. Z Zuzią we dwie na razie same, bo winda była przeładowana, tam tak naprawdę to chodzi z 4 osoby. Wow, ciekawe czy jest głęboko. Na kogo czekamy? Na tatę i na Szymona. Dokładnie, na tatę i na Szymona czekamy. Zobaczcie, jaka kolejka do wjazdu na górę. Zrobimy sobie chyba schodami do samej góry.
bo dużo schodzi czasu na górze, bardzo jest winda. Zuzi chyba brakowało soli w domu. Kapło na mnie. Kapie i to cały czas, albo ktoś sika. Ktoś sika. No. To jest rozmowa z moim małżonkiem. Chyba sola kapie. Sól chyba kapie. No. Sól kapie, tak. Ach, tatuś jak maszynista. Po zewnętrznej, zejdzie dłużej. Tak. No jest, powiem wam, widowisko. Naprawdę polecamy zobaczyć, polecamy się też przepłynąć, bo z tej perspektywy ta komnata, jaskinia, czy nie wiem, czy komora wydaje się dużo fajniejsza. Weszliśmy tutaj schodami. Schody bardzo cienkie, na jedną osobę, a teoretycznie ruch dwukierunkowy. I powiem wam, że łatwo nie jest, tym bardziej, że poręcze na tych schodach są takie, że akurat nasza Zuzia idealnie by się w nie wkomponowała spadając w dół. Musiałam ją mocno trzymać, kamień trzymał szymkę, dlatego nie nagrywaliśmy, bo trzeba było się jeszcze trzymać poręczy, jeszcze się przepychać przez ludźmi. Na szczęście te schody, które są tu, wydają się po pierwsze szersze, a po drugie chyba tutaj już pomyśleli, żeby puścić tylko jednokierunkowy ruch. Więc tutaj chyba idzie się do góry, a na tamtych schodach, tam za tym młynem, idzie się w dół. 3 sekundy odpoczynku. Idziemy, tak? Nie rób tak. Tak, pokładać moje Lego. No, Lego idziemy ułożyć, bo Szymanek dostał Lego od dziadka Tomka, tak? I trzeba złożyć zestaw bazy podwodnej. Musimy jeszcze obiadek trzeba zrobić. Może pierożki z Polski. Ostatni rzut z dołu i wchodzimy. 13 pięter w górę.